panie starosto, ale dzisiaj nie panie starosto, tylko panie radny. Ja chciałabym, żeby pan wytłumaczył się naszym telewidzom z tego, dlaczego akurat w stronę radnych powiatu wałbrzyskiego ze strony pana prezesa Skrzywanka padają takie oskarżenia. Dlaczego wzywa was pan prezes do tego, żebyście się składali panowie na to, żeby ewentualne szkody poniesione przez pana prezesa mu wyrównali, mówi o 70 tysiącach. O co tak naprawdę chodzi prezesowi Skrzywankowi? Pani redaktor, szanowni państwo, ja jako Krzysztof Kwiatkowski, radny powiatu wałbrzyskiego, dokładnie nie wiem, o co chodzi panu Skrzywankowi. Zachowuje się bardzo nieracjonalnie. Przekazuję do państwa informacje, które nie są zgodne ze stanem faktycznym. Po pierwsze, chciałbym wytłumaczyć, dlaczego Krzysztof Kwiatkowski zagłosował nad niewyrażeniem zgody nad zwolnieniem radnego Rady Powiatu Wałbrzyskiego Arkadiusza Much. Szanowni państwo, pan prezes Krzywanek, przedstawiając wniosek, przedstawił wniosek, że pracownik przebywa na długotrwałym zwolnieniu L4. Szanowni państwo, zwolnienie wydają lekarze, którzy posiadają do tego uprawnienia. Tajemnica lekarska jest tak skonstruowana, że nie wolno ujawniać, jaką dolegliwość ma dany człowiek. Jeżeli ktoś choruje 3 lata, proszę państwa, no to nie jest to chyba angina, tak? Jeżeli 3 lata lekarze, orzecznicy i osoby uprawnione utrzymują, że niezdolność do pracy Arkadiusza Muchy jest uzasadniona, i przebywa on na zwolnieniu lekarskim, ponieważ nie może świadczyć pracy w uzdrowiskach, to ja będę wierzył lekarzom. Jeżeli jest inaczej, to pan Paweł Skrzywanek powinien powiadomić organy ścigania. Bo z tego co wiem, nawoływanie do zwrotu jakichś tutaj sum jest jakąś paranoją ze względu na to, że to przecież pan Paweł Skrzywanek zatrudnił radnego, członka zarządu powiatu wałbrzyskiego ówczesnego, pana Arkadiusza Muchę. Po drugie, szanowna pani redaktor, to nikt inny jak pan Paweł Skrzywanek, prezes uzdrowiska, ustalił niebagatelne wynagrodzenie. Teraz nie wiemy, jakie to jest wynagrodzenie do końca, bo pan dyrektor mówi o 5 tysiącach, wcześniej z tego co pamiętam mówiono o 6 tysiącach. Mnie pan prezes Skrzywanek mówił o 8 tysiącach. Pani redaktor, właśnie w tym zakresie pan Paweł Skrzywanek nie ma wiedzy, bądź nie chce ją przekazać, bo mówi o różnych wynagrodzeniach. 5 tysięcy to nie jest wynagrodzenie pana Arkadiusza Muchy, bo wiemy wszyscy, że dostał więcej pieniędzy i to było jawną informacją w 2013 roku, kiedy to Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa, w której szeregi wchodziłem również ja, zarzucała, że jest to zatrudnienie polityczne. Wtedy pan Paweł... A było? Myślę, że charakter jakiś na pewno miało i wpływ na tą rekrutację. Formacja polityczna, jaką była Platforma Obywatelska, niewątpliwie w mojej ocenie prywatnej miała. Ja nie mogę powiedzieć, czy to było, bo nie mam na to dowodów, więc byłyby to insynuacje. Ja oceniam to jako człowiek i w mojej ocenie raczej takie czynniki również były brane pod uwagę. I teraz, szanowni państwo, pan Paweł Skrzywanek zatrudnia pana Muchę, daje mu pensję jako wybitnemu fachowcowi od sprzedaży wody. Pan Mucha, przypomnę panu, panie radny, miał się zająć opracowaniem całościowej strategii dotyczącej sprzedaży wody Anka w uzdrowisku Sztabno-Jedlina. Nie wiem, czy taka strategia kiedykolwiek powstała. Pani redaktor, stąd to wysokie uposażenie. Ja nie będę komentował, czym się zajmować miał radny Mucha. Myśmy dostali wiedzę, że będzie sprzedawał wodę Ankę, a mnie nie interesują wewnętrzne procedury uzdrowiska, czy to będzie sprzedaż detaliczna, hurtowa, czy akwizycyjna, może być internetowa. To mnie nie interesuje. Pan Paweł Skrzywanek w 2013 roku mówi, że pan Arkadiusz Mucha wykonuje swoje obowiązki służbowe sumiennie i do jego dotychczasowej pracy nie było żadnych zastrzeżeń, a całe kontrowersje nazywa sprawą polityczną. To jest tekst, który pan Paweł Skrzywanek dał, autoryzował do mediów, a jak ich nie autoryzował, to nie prostował, a media go opublikowały. One są do dzisiaj dostępne, te teksty, na stronach internetowych. I teraz, proszę państwa,
Z czym mamy do czynienia? Ano mamy do czynienia, że pan Paweł Skrzywanek nie ma żadnego prawomocnego orzeczenia w sądzie, a wzywa radnych do honorowego zachowania, do zwrotu jakichś pieniędzy. Panie prezesie, taka jest w Polsce konfiguracja, że stronie od wyroku nawet przegranego przysługuje apelacja, odwołanie, wniesienie sprawy kasacyjnej. I ze swoich uprawnień powiat wałbrzyski będzie korzystał, czy się to panu podoba, czy się panu nie podoba. To, że uzdrowisko i podatnicy tracą pieniądze, to tylko dzięki pana decyzjom, bo to pan zatrudnił i pan dał tak niebotyczne uposażenie. Powiem panu jeszcze jedną rzecz. Z informacji, jakie posiada Krzysztof Kwiatkowski, to pracownicy pana uzdrowiska zarabiają o połowę mniej. Więc jak jest pan człowiekiem honoru, to niech pan teraz z własnego uposażenia odda tym ludziom za ciężką pracę, bo to oni sprzedają wodankę, a nie pan radny Mucha, bo przecież pan tak twierdzi. Więc pan powinien ponieść wszystkie koszty swojej decyzji. To pan dał takie uposażenie. Panie redaktor, telewizja Dami powinna również zapytać pana Pawła Skrzywanka, czy ma świadomość, kto jest udziałowcem spółki akcyjnej uzdrowiska Sztawno-Jedlina. Bo pan prezes zapomniał, że jest to samorząd województwa dolnośląskiego i podlega marszałkowi temu województwa, panu Cezaremu Przybylskiemu. Co to oznacza? Że pan prezes wydaje również pieniądze samorządowe województwa dolnośląskiego. A to, jakie wydaje, to widzimy podczas tej sprawy. Dlaczego pan Mucha był tak wybitnym fachowcem o sprzedaży wody, ale drugi pracownik, trzeci pracownik już nie byli? Niech pan Skrzywanek pokaże, jakie uposażenie dostają koledzy pana Muchy z działu sprzedaży wody. I wtedy państwo zobaczycie, jak wygląda układanka ta. Proszę państwa, 3 lata chorobowego. Ja podejrzewam, że pan radny Mucha powinien starać się o rentę, no bo to jest taka dyskwalifikacja, jeżeli chodzi o formę zatrudnienia i te dolegliwości, że myślę, że tu wypełnia. Ale mi to ciężko ocenia. Dlaczego? Bo ja nie wiem, na co były wystawiane te L4. Na jaką chorobę, na jaką dolegliwość, jakie są przyczyny. Jeżeli mówi się o tym, że pan radny Mucha przychodzi na sesję, proszę państwa, jeżeli ma w L4, że może... Z rzadka przychodzi. Z rzadka. Słyszałem od pana Skrzywanka, że chodzi na, uczestniczy w pracach, to ja odpowiem, że ja jako radny też przebywałem na L4 i też przyszedłem na sesję Rady Powiatu, bo co innego jest prowadzenie pojazdu mechanicznego, przewożenie 70 ludzi z wytrąconym kręgiem w kręgosłupie, a co innego przyjście na kulach, zabranie głosu i posiedzenie na sali obrad godzinę czy półtorej godziny. Akurat w moim przypadku ruch był czynnością wskazaną przez lekarzy i oni to zalecali, żeby jak najwięcej się poruszać. Więc nie traktujmy tego jakby oględnie, że porównujemy wszystkie zdarzenia do jednego tylko przypadku. Podsumowując, proszę państwa, Rada nie jest bezczynna. Nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Arkadiuszem Muchy z uwagi na fakt, iż jest on w świetle obowiązujących przepisów ciężko chorym człowiekiem, no bo 3 lata przebywa na zwolnieniu. Więc dolegliwości są znaczne. Jeżeli jest inaczej, to pytam się, gdzie przez 3 lata były organy państwa i gdzie był pan, panie Skrzywanek? Co pan robił wtedy? Panie Krzysztofie, nie owijając w bawełnę, dlaczego pan prezes nie chce zwolnić pana Arkadiusza Muchy? Czy on rzeczywiście nie może go zwolnić, obawiając się tego, że sąd, gdzie dokumenty z pewnością po zwolnieniu Muchy z pracy trafią, przywróci do pracy, czy nakaże przywrócenie Skrzywankowi do pracy pana radnego? Czy może istnieją inne względy, które no, jakby stanowią o niechęci do tego, żeby pan prezes zwolnił pana Muchę z pracy? Szanowni państwo, pani redaktor, ja mogę wypowiadać się tylko jako Krzysztof Kwiatkowski i analizować te informacje, które do mnie docierają. Na pewno pan Arkadiusz Mucha zgłasza zarządowi województwa dolnośląskiego, czy też przewodniczącemu marszałkowi fakty stosowania mobbingu w Sztawnie, w uzdrowiskach Sztawno-Jedlina. Na pewno wiem, że jest konflikt pomiędzy panem Arkadiuszem Muchą a panem Pawłem Skrzywankiem.
gdzie pan Arkadiusz zarzuca mu chociażby złe wydatkowanie środków pieniężnych, podejmowanie nieracjonalnych decyzji w przypadku, kiedy uzdrowiska są w słabej kondycji finansowej. Nie widziałem tych dokumentów, odnoszę się tylko do tych wypowiedzi, które dotarły do mnie. Ale nie bez znaczenia pozostaje tutaj jeszcze jeden fakt, szanowni państwo, który musimy przytoczyć, że pan Arkadiusz Mucha otrzymał tą pracę, będąc nieetatowym członkiem zarządu w układance stworzonej przez pana Orpla i Szełemeja, nie przez żadną Platformę i PSL, bo PSL-u w powiecie wałbrzyskim w kadencji 2013-14 w ogóle nie było. Józef Piksa przychodzi do PSL-u na koniec kadencji, startuje z ich list, więc wyprostujmy. Proszę państwa, dopóki w układance tej jest pan Mucha, to jest świetnym pracownikiem, na co przestawiamy. Jest wręcz bezcenny dla Platformy. Pan Skrzywanek bronił, przypomnę publicznie, bronił tego zatrudnienia, mówiąc, że to WWS i reszta uprawia politykę, że on ocenił go pod względem merytorycznym, że przeszedł cały proces rekrutacyjny i jest świetnym fachowcem od sprzedaży i marketingu, bo to robi. Dzisiaj wypowiada się, że tak naprawdę nie wywiązał się w ogóle ze swoich obowiązków, więc panie Skrzywanek, pan kłamie. Albo kłamał pan wtedy, albo kłamie pan dzisiaj. Bo ja mam dokumenty na to, że pan tak powiedział i to jest w przekazie medialnym i mam zgrane nagranie telewizji Dami, w którym pan zaprzecza, czyli pan kłamie. Po drugie, szanowni państwo, kiedy zaczynają się problemy pana Muchy z panem Skrzywankiem? Wtedy, kiedy Platforma Obywatelska i układanka pana Orpla i Szełemeja przestaje rządzić w powiecie wałbrzyskim. Do władzy dochodzi PSL, dochodzi PiS i radni niezależni. Przejmujemy władzę w powiecie wałbrzyskim i wtedy następuje zgrzyt na linii współpracy. I od tamtego czasu te zgrzyty. Bo znowu pan Mucha staje się bezcenny, a właściwie jego głos w Radzie. Myślę, że tak, tylko że pan Mucha oficjalnie nigdy nie poparł koalicji rządzącej, natomiast wypowiadał się publicznie negatywnie o panu Kamilu Orplu, więc tutaj chyba dotknął rozgrzanego żelaza do czerwoności i ten układ, który został stworzony, no takich rzeczy nie darowuje. Więc tu się zaczynają problemy. Ja to oceniam jako człowiek, który na to spogląda z boku. Pan Mucha wtedy zachorował, ja nie wiem na co zachorował, ja nie wiem czego dotyczy to zwolnienie i nie będę tego analizował. Szanowni państwo, jeżeli człowiek choruje 3 lata, to ja jako radny mam pozwolić go zwolnić za to, że dopadła go tragedia? Bo ja tak to oceniam. Jeżeli go nie dopadła tragedia, no to gdzie są organy państwa? Gdzie jest mechanizm nadzoru? No proszę państwa, byłem 20 lat prywatnym przedsiębiorcom i weryfikowano moich pracowników za niezdolność 5-dniową do pracy. Wzywano ich na komisję, zabierano im uprawnienia do L4, a tutaj 3 lata i co? Gdzie jest ZUS? Nie badał spraw? Nie zajmował się nią? Więc niech organy... Czy pan Skrzywanek nie zabiegał w ZUS-ie o to, żeby orzecznik ZUS-u jednak przejrzał historię choroby pana Arkadiusza? Nie mam pojęcia, pani redaktor, trudno mi to komentować. Ja tylko skomentuję jedną rzecz. Pan Skrzywanek nie ma żadnego orzeczenia prawomocnego, o którym ja bym wiedział jako radny, więc mówienie, że Rada Powiatu nie wykonuje jakichś zobowiązań, to jest kolejne kłamstwo. Po drugie, panie Skrzywanek, chciałem panu powiedzieć, że wyrokiem z dnia 18 października Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę uzdrowiska na stwierdzenie bezczynności, o tym też pan zapomniał powiedzieć mieszkańcom powiatu i telewidzom. A po trzecie powiem panu tak, jak zwalniano pana Torbusa, który był radnym Rady Miejskiej, to jakoś nie pytano Rady Miejskiej, tylko poradzono sobie. Więc myślę, że i pan sobie może poradzić. Natomiast pana zachowanie, panie prezesie, wskazuje na to, że pan próbuje wywierać presję na radnych pochodzących z demokratycznych wyborów. Pan próbuje tych ludzi zaszczuć medialnie, pokazać, że są oni w jakiejś sitwie, klice, która broni jeden drugiego. I takie zachowanie mi się nie podoba. Jak pan będzie je kontynuował, panie Skrzywanek, to ja zawiadomię prokuraturę o to, że
Próbuje pan wywierać presję poprzez opinię publiczną i wpływać na podejmowane decyzje na radnych pochodzących z demokratycznych wyborów. Bo różnica między nami, panie prezesie, jest taka, że ja stanowisko zawdzięczam swoim umiejętnościom i ocenie wyborców. Pan temu, że frakcja polityczna Platformy Obywatelskiej pozwoliła panu zająć stanowiska prezesa. Ja nie oceniam, czy pan się nadaje, czy się pan nie nadaje. Nie mi to oceniać. Jak kiedyś wystartuję do gremiów Urzędu Marszałkowskiego, to zajmę się na pewno uzdrowiskami Szczawno-Jedlina, bo mam tam bardzo dużo przykładów gospodarki finansowej, która budzi co najmniej duże wątpliwości, choćby zakupy nieruchomości w Jedlinie-Zdroju, które później straszą, choćby wydawanie pieniędzy gigantycznych na koncerty. I to pańscy pracownicy tutaj przychodzą i proszą o pomoc. My się nie angażujemy, bo nie chcemy wchodzić w spółki prawa handlowego. Ale odnosząc się do tego, co pan powiedział o ocenie wyborców, to ja mam też nadzieję, że w listopadzie przyszłego roku rozliczony zostanie Urząd Marszałkowski, osoby, które pozwalają panu na te praktyki, panie Skrzywanek. Na 5 tysięcy wybitnemu fachowcowi, który później nie wywiązuje się. 8. Nie wiem, pani redaktor. Ale ja wiem, ponieważ wystąpiłam w trybie dostępu do informacji publicznej i pan prezes Krzywanek kilka lat temu, zatrudniając pana Muchę, takie oświadczenie do redakcji przesłał. 8 tysięcy. No to jeżeli to jest 8 tysięcy, proszę państwa, to jest skandal. I tym skandalem powinny zająć się naprawdę już telewizje ogólnopolskie, że bez okresu próbnego ktoś może dostać ze spółki należącej do samorządu takie pieniądze, bez pokazania, czy potrafi, czy nie potrafi, bo słyszymy od pana prezesa, że nie potrafił od początku. No to przepraszam, to na co, panie prezesie, pan czekałeś ponad rok, kiedy Mucha nie był na zwolnieniu? Czemu pan go nie rozliczyłeś ze sprzedaży wody? I niech pan wytłumaczy swoim pracownikom, ile oni zarabiają. Jaka jest średnia? Niech pan pokaże opinii publicznej, jaka jest średnia wynagrodzenia. Proszę państwa, ludzie, którzy pracują w Sztawie Jedlina, mówią o 3000 brutto i to mówią, że to jest większościowy pakiet wynagrodzeń. Więc porównajmy, jeżeli pani redaktor ma wiedzę, że 8 tysięcy, no to szanowni państwo, chyba nie wymaga to żadnego komentarza. Można dostać 2,5 razy tyle i być uznanym przez prezesa za nieudolnego, ale pobierać wynagrodzenie. Jeszcze raz podkreślam. Za to, że pieniądze codziennie płyną do pana Muchy, odpowiada nikt inny, tylko pan Paweł Skrzywanek, prezes uzdrowiska Szczawno-Jedlina. Proszę państwa, zgodnie z KRS-em jest on jedyną osobą do podejmowania decyzji w ramach zarządu tej spółki. To on zatrudnił pana Muchę i to on mu dał te wynagrodzenie. Więc panie Skrzywanek, jako człowiek honoru, myślę, że pan odda teraz, no bo da pan dobry przykład, tak? Że wyrówna pan szansę, czyli tą różnicę pomiędzy tymi wynagrodzeniami, którzy biorą pozostali pracownicy zajmujący się obrotem wodą Anka, a tym, co pan miał Mucha, pan przekaże na rzecz uzdrowiska. To na pewno dopomoże uzdrowisku. Nie będziecie musieli sprzedawać budynków i myślę, że poprawi się wasza sytuacja finansowa.